wicelider, już wicelider klasyfikacji strzelców naszej ligi. Bardzo długa lista nieobecnych, jeśli chodzi o Lecha. Tutaj przede wszystkim zwraca uwagę nazwisko Darko Jefticza w drużynie Jagiellonii Białystok. Natomiast no ten biedny Marek Wasiluk po kontuzji przeszedł już operację, o czym mówili nasi goście i Czarek Olbrych w Super Piątku. Tym niemniej ma cały rok z głowy po zerwanych więzadłach. Problem w tym i rzecz w tym, że Marek Wasiluk ma podpisany kontrakt z Jagiellonią Białystok tylko do końca tego sezonu. Co dalej? No na razie trudno powiedzieć. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Trener Andrzej Zamiński liczył na to, że pojawi się tutaj komplet widzów. No nie, aż tak dobrze nie ma. Komplet pewnie będzie za dwa tygodnie, kiedy przyjedzie Legia Warszawa, bo to jest chyba ten jedyny mecz w sezonie, kiedy stadion Lecha przy Bułgarskiej wypełnia się od pierwszego do ostatniego miejsca. Przypomnę, to jest obiekt o ponad 40-tysięcznej trybunach. Tutaj naprawdę może wejść sporo ludzi. Budowany na Mistrzostwa Europy, stąd też taki duży. Może i Lechowi wystarczył. Jest. Serwis to chyba słowo klucz tutaj dzisiaj. Tak, Jerzyk na pewno super serwuje i myślę, że ogólnie bardzo dobrze gra, więc no, dobrze to wróży, mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tę rozmowę. Dodajmy, proszę Państwa, dla formalności, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że Marta Domachowska to nasza była najlepsza tenisistka w okresie pomiędzy Magdą Grzybowską a Agnieszką Radwańską, a od kilkunastu miesięcy towarzyszka życia Jerzego Janowicza.